Za moment nastąpi premiera jednego z najbardziej gorących filmów tego roku i zarazem jedynej filmowej produkcji od Marvel Studios w 2024 i mowa oczywiście o Deadpool i Wolverine. I z tej właśnie okazji postanowiłem rozliczyć się z filmami z uniwersum Marvela, tymi właśnie od studia Marvela, których jest już łącznie 33. Ja postanowiłem w tym zestawieniu wybrać dla was 10, które uważam za absolutnie najlepsze. I jednocześnie przygotowałem też odcinek, który towarzyszy temu, który jest listą 10 nie najlepszych filmów od Marvel Studios, a konkretniej 5 słabych i 5 naprawdę słabych. I możecie go obejrzeć wspierając kanał i link znajdziecie w opisie pod filmem. A ten materiał sponsoruje NordVPN i wspomnę o nim jeszcze kilka słów później, bo sam go używam. A teraz zaczynam od miejsca 10 i zmierzamy stopniowo do miejsca 1, a na miejscu 10 Iron Man. To od tego się wszystko zaczęło w 2008 roku. Ja pamiętam jak dziś dzień, jak poszedłem do kina na ten film i nie spodziewałem się niczego spektakularnego. Nie spodziewałem się niczego spektakularnego z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Spider-Man 3, który ukazał się niewiele wcześniej, był dość dużym zawodem i niewiele osób chyba widziało, podobnie jak ja, różnicę między tym filmem a takim Iron Manem. A po drugie dlatego, że wszyscy czekali na Mrocznego Rycerza Christophera Nolana. Jakby już w przedbiegach wydawało się, że to jest film, który nie ma konkurencji w kategorii kino superbohaterskie. Ale Iron Man poszedł w zupełnie inną stronę. Jon Favreau i Robert Downey Jr., którego kariera dosłownie się wtedy odrodziła, mieli dość dużą swobodę twórczą. Wiele scen było wielokrotnie przepisywanych, czasem improwizowanych, szczególnie między Downeyem a Jeffem Bridgesem, grającym Obadiah Stane'a. Ale Downey był bijącym sercem tego filmu, żeby nie powiedzieć jasno świecącym reaktorem łukowym, który napędzał ten film swoją energią. Jego kreacja Tony'ego Starka jest legendarna. No, ten facet ożywił postać z kart komiksu swoją charyzmą, swoją nonszalancją, swoim humorem, swoją inteligencją, sposobem bycia, nutką egotyzmu. To było wszystko to, co rzeczywiście wydawało się drzemać w samym aktorze. Był taki, jakim chciałby siebie widzieć Elon Musk od zawsze. A sama historia stała się też, na dobre i na złe, templatką dla pozostałych produkcji Marvela, które prezentują początki jakiegoś bohatera. Widzimy jego życie przed ważnym wydarzeniem i przemianą, następnie wstrząs, stopniowe odnajdywanie siebie na nowo i odnajdywanie nowego sensu, a w przypadku Tony'ego także szukanie właściwego kombinezonu. Wreszcie całkowita przemiana i finałowe starcie. No i przewrotne zakończenie, jakże zgodne z charakterem Tony'ego Starka, kiedy zostaje zapytany na konferencji prasowej, czy to nie ty jesteś Iron Manem, na co on odpowiada: tak. I am Iron Man. Chemia między aktorami udzielała się widzom. Między Downeyem a Paltrow, czyli Tonym i Pepper Potts. Między Downeyem a Bridgesem, czyli Tonym i Obadiah. No i wreszcie oczywiście też między Downeyem a samym Jonem Favreau. I najmniej z Terencem Howardem, który grał Jamesa Rhodesa i potem został rekastowany na Dona Cheadle'a. I to dobrze, bo Terencowi Howardowi już wtedy trochę odklejało się. Znakomita reżyseria Jona Favreau, który wie, że kino komiksowe to po prostu kino komiksowe, a nie sztuka ambitna czy wyciskanie mroku z posępności. I muzyka Ramina Djawadiego, który nie był wcale tak specjalnie popularny. To nie był jeszcze człowiek, który zrobi muzykę do Westworld, do Gry o Tron, do Fallouta, ale stworzył kapitalną ścieżkę dźwiękową, która używa dużo muzyki gitarowej, jakby się wsiadło do Lamborghini albo do naprawdę drogiego, nowoczesnego kombinezonu, który pozwala latać. Więc ten kombinezon, ten strój Ironmana był także fantastycznie wyrażony właśnie przez muzykę Ramina Djawadiego. $140 milionów budżetu produkcyjnego, $600 milionów przychodu, a więc wielki sukces, znakomite przyjęcie przez krytyków i początek tego, co nazywamy MCU. Miejsce 9. The Avengers. W 2012 roku, 4 lata po premierze pierwszego filmu MCU, do kin trafili Avengersi jako ukoronowanie dotychczasowych filmów wprowadzających Ironmana, Thora, Hulka i Kapitana Amerykę. Avengers to inicjatywa, która była w głowie szefa Marvel Studios, Kevina Feige'ego, już od samego początku. Widzicie,
Marvel miał taki czas, kiedy jako korporacja porozdawał swoje srebra rodowe. To znaczy porozdawał różnym wytwórniom filmowym różne IP, różne własności intelektualne. I tak na przykład Sony miało Spidermana, Fox miał X-Menów. I kiedy już samo Marvel założyło Marvel Studios i postanowiło, będziemy w takim razie kręcili swoje własne filmy, żeby podwyższyć ich jakość, żeby mieć większą kontrolę kreatywną nad swoimi własnościami intelektualnymi, to okazało się, że no, nie mają tych najbardziej kultowych postaci. Fantastycznej Czwórki, X-Menów, Spidermana. Zostali im bohaterowie, którzy są mniej znani w powszechnej świadomości, kiedy nie czyta się komiksów. Thor, właśnie Iron Man, Hulk, ale ich popularność mogła rosnąć nie tylko dzięki kolejnym sequelom ich samodzielnych filmów, ale dzięki zestawieniu ich ze sobą razem. To jest coś, co nie udało się nigdy wcześniej w kinie, jeśli idzie o superbohaterów, a coś, co jest na porządku dziennym w komiksach w postaci crossoverów. I muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz poszedłem do kina na Avengers, właśnie na to niesamowite wydarzenie filmowe, które czerpało wprost z komiksów i nie miało precedensów w sztuce filmowej, to czułem niedosyt. Nie podobała mi się pierwsza połowa tego filmu. Czułem, że tempo jest jakoś takie nierówne, poszarpane, brakowało mi trochę chemii między bohaterami. Działy się rzeczy, których chyba nie oczekiwałem od tego filmu i oczekiwałem znacznie więcej. So, this all seems horrible. I've seen worse. Sorry. Wadził mi też wymuszony humor i trochę plastikowość postaci, ale taki chyba też jest styl reżysera Jossa Whedona. I dopiero druga połowa filmu, kiedy Hulk dostaje wreszcie komendę Smash, gdy rośnie stawka, gdy jest rozpierducha w Nowym Jorku. I film rzeczywiście wygląda tak epicko jak komiksy, które ukształtowały moją świadomość. Wtedy dopiero poczułem, na co poszło to 225 milionów dolarów budżetu. Wtedy poczułem, okej, oglądam ożywiony komiks. Jakby poczułem, że to łączy się z moją chłopięcością, moją dziecięcością, która tak pokochała komiks i wreszcie widzi prawdziwy, potężny crossover i coś epickiego, czego nie widziałem w żadnym innym filmie. Ale ponownie, film w moich oczach ma sporo wad. Czarna Wdowa i Hawkeye wypadają po prostu blado i widać, że to są dodatki do głównego dania. Kapitan Ameryka jest dość irytujący, tylko przyjemnie ogląda się Mistrza Downeya jako Starka, Lokiego jako tego złego, Thora i Hulka. W tej roli zresztą zadebiutował Mark Ruffalo, zastępując Edwarda Nortona, który zagrał w samodzielnym filmie Hulk. That's my secret, Cap. I'm always angry. Film zarobił obłędne 1,5 miliarda dolarów. Był kolosalnym sukcesem. Okazało się, że ten plan Kevina Feige'ego na połączenie ze sobą bohaterów wypalił to wręcz. Zwróciło się za to, co się nie zwróciło w poprzednich filmach, które poprzedzały jeszcze Avengers. Był dobrze oceniony przez krytyków, fani w większości byli zachwyceni. Jak napisał jeden z krytyków, Avengersi to Transformersi z mózgiem, sercem i udanym poczuciem humoru. I zgadzam się, ale dokładnie to samo i znacznie więcej w tej formule dostałem w miejsce 8 Strażnicy Galaktyki, część pierwsza. Wziąć dziwnych, niszowych bohaterów, z których żaden nie przyciągnąłby do kina nikogo z osobna, dobrać do nich perfekcyjnych aktorów, wyczarować nieprawdopodobną chemię między nimi i opowiedzieć znacznie mniej nadętą historię niż w Avengersach, która ma w sobie jeszcze więcej tego, za co w ogóle kochamy komiksy superbohaterskie i też Gwiezdne Wojny. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Oto Strażnicy Galaktyki. I pierwsze, o czym myślę, kiedy myślę o tym filmie, to bohaterowie. To jest Suicide Squad Marvela, tylko że bohaterowie są znacznie bardziej sympatyczni i barwni. Nierozumiejący ironii i metafor, rozpaczający ojciec i tylko pozornie bezmyślny osiłek Drax. Żywe drzewo Groot, które mówi jedynie Groot. Rockowy, podrasowany cybernetycznie Shop. Zabójcza i emocjonalnie nieprzystępna córka Thanosa, Gamora. I oczywiście Peter Quill, czyli Star-Lord, facet, który pozostał dzieciakiem, obcy, który pozostał ziemianinem. To, że te postaci w ogóle ze sobą współgrają, to, że one są w stanie ze sobą współpracować i że łączy je wspólny cel, który ma sens i sprawia, że kiedy się dogadują jest ciekawie, kiedy się nie dogadują jest jeszcze ciekawiej, jest prawdziwym scenariuszowym cudem. Tak jak i wizualia filmu, bo obraz słusznie był wychwalany za pracę Bena Davisa, czyli autora zdjęć, który wraz z Gunnem opracował wygląd takich miejsc jak Xandar, jak Nowhere, no i na Boga
muzyka, czyli te sławne mixtape'y z Guardians of the Galaxy, które pojawiały się dosłownie na playliście aktorów Jamesa Gunna podczas produkcji nad filmem i trafiały tam takie perełki jak Hooked on a Feeling. Jackson 5. Znaczy, po prostu sięgając po ten sound... Inaczej. Ten film nie miałby sensu, gdyby wyjął z niego muzykę. On by stracił połowę swojego uroku. Miałem pewne zastrzeżenia do tego filmu. To jest m.in. humor Jamesa Gunna. Jakaś połowa żartów była dla mnie mało udana, a druga połowa, a w szczególności teksty Rocket Raccoona, była cringe'owa, nie trafiała do mnie. Potrzeba było jeszcze dokładnie dwóch filmów, żeby dostać tych Strażników Galaktyki w proporcjach doskonałych, ale ta produkcja pokazała, że można zrobić to samo co Avengers, tylko na mniejszą skalę, ciekawiej, bardziej ludzko, bardziej humorystycznie, z ciekawszą wizją kreatywną. No i ponad wszystko to było też wprowadzanie tej skali kosmicznej do filmów Marvela. Teraz zanim przejdziemy do miejsca siódmego, kilka słów o aplikacji, której używam, czyli NordVPN. Nie wiem jak wy, ale ja używam tej aplikacji dlatego, że dbam o higienę osobistą w sieci. Ona chroni mój ruch silnym szyfrowaniem, ma wbudowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i ogranicza irytujące, inwazyjne reklamy i pop-upy. Generalnie minimalizuje ryzyko tego, że padnę ofiarą m.in. phishingu, DDoS-ów, malware'u, malvertisingu, bo NordVPN ukrywa moje IP i informuje mnie o każdym naruszeniu moich danych. Miesięczny koszt to mniej więcej tyle, ile płacisz w kawiarni za kubek kawy. I tak dorzucam wam dużą zniżkę, a możecie zrezygnować w ciągu 30 dni, jeżeli wam się nie spodoba. Link znajdziecie w opisie pod film, ale jest teraz dorzucany jeszcze bonus w postaci pakietu do Saily. A Saily to jest aplikacja eSIM, która ratuje cię podczas wyjazdu, żebyś nie płacił ogromnych kosztów roamingowych. To dzięki Saily zakupisz konkretny pakiet danych, na przykład do pracy czy do obejrzenia serialu, bez potrzeby szukania karty SIM lokalnych operatorów. Świetne rozwiązanie i właśnie wybierając NordVPN dostaniesz duże doładowanie do Saily. Sprawdź link w opisie pod filmem. A teraz wracamy do listy. Miejsce siódme. Thor Ragnarok. Kiedy wydawało się, że Thor jest tym kulawym dzieckiem Marvela, to jest bohaterem, z którego ciężko wycisnąć coś interesującego i po porażce artystycznej, jaką był Thor, The Dark World, czyli druga odsłona Thora, na stołku reżyserskim usiadł Taika Waititi i tchnął nowe życie w Boga Gromów. Wiecie, ja uwierzyłem w ten film już wtedy, kiedy zobaczyłem zwiastun i w zwiastunie weszło Immigrant Song Led Zeppelin. Przed chwilą mówiłem o wizualiach w kontekście Guardians of the Galaxy, które czerpały estetycznie z kampu, ze stylistyki pierwszych Gwiezdnych Wojen, nie polegały zanadto na nudnym CGI, to Waititi poszedł w Ragnarok jeszcze dalej. Wygląd świata, planety Sakaar jest przecudny, pachnie to wszystko świadomym i stylowym kiczem, są tu echa Flasha Gordona, oczywiście, są echa Charlie'ego i Fabryki Czekolady, poza także Gwiezdnymi Wojnami. I żarty dla mnie w Thor Ragnarok lądowały znacznie lepiej niż u Jamesa Gunna, nie mówiąc już o Josie Whedonie. Hulk i Bruce Banner dostają niemal tyle czasu w tym filmie, ile byśmy oczekiwali od jego postaci w samodzielnym filmie. Loki wreszcie pokazuje trochę humoru i pokazuje też trochę swojej głębi. Zresztą ciekawie zaczyna wreszcie wyglądać relacja między braćmi. Valkyria w wykonaniu Tessy Thompson jest znakomitym uzupełnieniem, a Jeff Goldblum jako Grandmaster po prostu może być sobą. No ale szczęśliwie pierwsze skrzypce naprawdę gra Chris Hemsworth. W sensie, on sam to wielokrotnie podkreślał w wywiadach, dopiero to wykonanie Thora pod okiem Taiki Waititiego i z jego wsparciem i w jego reżyserii sprawiło, że mógł znaleźć jakiś głos właściwy dla Thora, jego sposób bycia. Tym filmem Thor stał się tym, kim miał się stać, przesadnie pewnym siebie, nieco aroganckim, ale uroczym i dobrym bogiem, który tak naprawdę rozwiązuje problemy równie często jak sam je generuje. I Hemsworth w tym filmie porywa nie tylko swoją aparycją, ale po prostu porywa swoją charyzmą. My brother's dying! Get help! Help him! A classic. Still hate it? It's humiliating. No, not for me, it's not. Według Waititiego jakieś 80% dialogów było improwizowane, co pokazuje też jakąś niezwykłą swobodę, jaką reżyserowi i scenarzyście pozostawił sam Marvel. Brzmi to aż nieprawdopodobnie, ale ktokolwiek zna twórczość Taiki może potwierdzić, że ten film ma więcej wspólnego z jego twórczością
niż z dotychczasowymi filmami Thora. Film zachwycił widzów i krytyków i tym większa szkoda, że jego kontynuacja także w reżyserii Taiki Waititiego i także w jego scenariuszu, czyli Thor Love and Thunder, okazała się tak kiepska. Zresztą o nieudanych produkcjach Marvela już powiedziałem więcej, mówię w swoim materiale bonusowym dla wspierających. Bardzo go polecam i znajdziecie go w opisie pod filmem. Miejsce szóste, Shang-Chi. Ostatnie 5 lat produkcji MCU nie miało filmów, które by mnie zachwyciły, nie licząc 3. Pomimo, że tak wiele tych produkcji się ukazało w tak krótkim czasie. Jednym z nich jest właśnie Shang-Chi w reżyserii Destina Daniela Cretona, który swego czasu w swojej recenzji w zachwycie nazwałem bajką Disneya osadzoną w świecie Marvela. Bo konstrukcja filmu mniej przypomina klasyczne Marvelki opowiadające o narodzinach bohatera, a bardziej, no właśnie, baśń. Mamy nie tyle egotycznego bohatera w centrum, patrz, Thor, Iron Man, Doctor Strange, co całą rodzinę, dynastię. Mamy nawiązania do chińskiej kultury i mitologii, na szczęście bez włazidubstwa. Zaznaczę, że ten film nie był wyświetlany w Chinach, co tylko moim zdaniem potwierdza, że Marvel zrobił to dobrze. Do tego piękne, magiczne wydarzenia rodem z baśni, jak żywy las, pojedynki i choreografia rodem z klasycznych hongkońskich filmów kung fu, które wyglądają jak przepiękny taniec. I nawet cholerne smoki, więc baśń i fantazy w jednym składająca hołd klasycznemu kinu kung fu. Zachwycił mnie w tej tytułowej roli Simu Liu i naprawdę nie do pojęcia jest dla mnie, że my do dzisiaj nie dostaliśmy z nim żadnej kontynuacji. To znaczy minęły 4 lata i poczekamy jeszcze co najmniej 3. Aż zobaczymy go w kolejnej odsłonie Avengers. To jest 7 lat, odkąd wprowadzono bohatera i nie zrobiono z nim nic więcej. Chyba żadnego z bohaterów Marvela nie spotkało jeszcze coś takiego. Wspaniały był Tony Leung jako ojciec Shang-Chi, Awkwafina, Michelle Yeoh, czyli same, no nie licząc Awkwafiny, ale gwiazdy kina hongkońskiego. I już chyba można powiedzieć też o zaskakującym pojawieniu się Bena Kingsley jako Trevora Slattery'ego. To jest chyba najbardziej zaskakujący i nieoczekiwany występ w jakimkolwiek filmie Marvela, który... No moim zdaniem sprawdził się fantastycznie. Miał sens z poziomu logiki filmowej, bo wcześniej ta postać w Iron Manie 3 podszywała się pod niejakiego mandaryna, którym de facto był właśnie ojciec Shang-Chi. I też wnosiła ta postać Bena Kingsleya sporo uroku i luzu, gdy historia dosłownie zmienia się w drużynową przygodę w stylu Indiana Jonesa. Uważam, że chociaż film zebrał świetne recenzje krytyków, odniósł akceptowalny sukces, to jest cholernie niedoceniony. Znaczy, naprawdę, ja uważam, że ten film wniósł bardzo wiele świeżości do kina Marvel Studios i MCU i właśnie tego oczekiwaliśmy od kolejnych filmów, żeby bawiły się gatunkami, żeby czerpały z innych kultur, żeby ukazywały bohaterów w sposób niestandardowy, na przykład w kontekście ich rodziny. Ten film był przystępny, rodzinny, uroczy, pełen ciekawych wartości i wręcz stworzony do tego, żeby zabrać całą rodzinę do kina na seans, tak jakby się zabrało ich na bajkę Disneya. Mam nadzieję, że dostaniemy tego więcej w przyszłości. I to samodzielnych filmów z Shang-Chi, bo jest to po prostu świetna postać, a reżyser odwalił kapitalną robotę. Miejsce piąte, Spider-Man No Way Home. Powiedziałem, że są 3 filmy, które zachwyciły mnie pośród wielu różnych filmów MCU, które okazały się w ostatnich 5 latach. To drugim z nich jest właśnie 3. Spider-Man. Co ja mogę powiedzieć poza tym, że mój wewnętrzny dzieciak i niezaspokojony geek komiksowy szalał ze szczęścia w kinie, podobnie jak wszyscy inni, którzy byli na tym seansie. Wiecie, moim zdaniem to jest doświadczenie kinowe, które zdarza się może 2, może 3 razy w życiu. Szczególnie teraz, kiedy kino wygląda trochę inaczej niż jeszcze 30 lat temu. Chodzi mi o doświadczenie zbiorowe, chodzi mi o sytuację, w której ludzie wstają i biją brawo, albo piszczą, albo krzyczą, albo głośno wzdychają, nie dowierzają. I tak właśnie było, kiedy naszym oczom ukazał się Andrew Garfield, czyli 2. Spider-Man. A gdy chwilę później przez portal wchodzi Tobey Maguire, to była euforia i wrzask. Tak, wszyscy spodziewaliśmy się, że pojawią się poprzedni Spider-Mani u boku Toma Hollanda. Tak, to była tajemnica Poliszynela, ale gdy w końcu to nastąpiło, to nie dało się zatrzymać tego natłoku emocji. I to jest naprawdę niezwykłe, że w filmie tak przepełnionym fanserwisem 2 rzeczy błyszczą najjaśniej. To jest Tom Holland i jego Peter Parker, który przechodzi prawdziwą emocjonalną gehennę.
odbiera lekcję, która boli, ale która stanowi podstawę tożsamości i kręgosłupa moralnego Spidermana. Oraz Willem Dafoe jako Green Goblin, który po 20 latach niebycia na ekranie jako ta postać nie stracił nic ze swojej demoniczności, agresywności. Tym razem podlanej sosem wrażliwości, wręcz współczucia. I chyba też nie spodziewał się, że to on będzie głównym antagonistą w filmie, w którym była jeszcze piątka, dając niejakie Sinister Six. I to też jest ogromne osiągnięcie reżysera Johna Wattsa, że nie wpadł w pułapkę, w którą wpadły kolejno Spider-Man 3 Sama Raimiego i The Amazing Spider-Man 2. Nawet nie wiem jakiego reżysera, to był bardzo słaby film. To znaczy, że wrzucamy tam więcej niż jednego czy dwóch villanów. Filmy, które miały trzech z Wally, zaczynały po prostu pękać pod własnym ciężarem. A tutaj? Tutaj jest szóstka tych złych i film wie, jak nimi żonglować, bo wie, na których kłaść akcent, a do tego mamy jeszcze trzech Spider-Manów. No i pomimo całej tej widowiskowości i smaczków, ta historia rezonuje emocjonalnie. Zakończenie, w którym Peter Parker decyduje się wymazać siebie z pamięci wszystkich bliskich mu osób, w tym Mary Jane, żeby wszystko mogło wrócić do normy i zaczyna zupełnie od zera, sam, jest potężne, jest wzruszające, druzgocące, ale i oczyszczające. Doskonale pomyślane i wykonane zakończenie. Film kosztował 200 milionów dolarów i przyniósł 2 miliardy dolarów. To jest więcej niż pierwszy Avengers. 10-krotnie więcej niż kosztował. To jest ogromny sukces i to jest w pełni zasłużony sukces. Najlepszy filmowy Spider-Man, a nie po prostu komercyjny produkt, który nami manipuluje w sposób dość ewidentny, ale to jest ta dobra manipulacja. To jest ta manipulacja filmowa, która ma wyciskać z nas pewne reakcje. Bo my tego chcemy, my tego oczekujemy. To jest ta antycypacja połączona z ekscytacją i niepewnością. Więc cudowne doświadczenie. No i tylko zaznaczę, tak, to jest najlepszy filmowy Spider-Man aktorski. Bo oczywiście, że najlepszy na świecie filmowy Spider-Man. To jest Spider-Man Uniwersum, jego kontynuacja. I don't wanna brag, but I will. I was in the Avengers. The Avengers? Yeah. That's great. Thank you. What is that? Wait, you don't have the Avengers? Is that a band? Are you in a band? A teraz trzeci zachwyt ostatnich 5 lat, jeżeli chodzi o filmy MCU, czyli miejsce czwarte. Tak, Strażnicy Galaktyki, część trzecia. James Gunn dokonał cudu, a mianowicie opowiedział na własnych zasadach swoją historię Strażników Galaktyki rozpisaną na 3 części, operując w wielkim korporacyjnym multiversum, gdzie ludzie w garniturach wywierają presję na filmowych twórcach, by wspierać inne swoje produkty. A to właśnie finał tej trylogii jest tak bardzo właśnie autorski. Wszystko w tym filmie się udało. A najbardziej postać Rocket Raccoona i wyłącznie głosowego wykonania Bradleya Coopera w tej roli. Shop, który, i mówię to otwarcie, irytował mnie przez część czasu w poprzednich dwóch filmach, nagle stał się głównym i najciekawszym bohaterem części trzeciej. Jakby retrospekcje, które ukazują, jak Rocket Raccoon stał się tym, kim się stał. Jak zdobył wspaniałych przyjaciół. Jakich stracił. To jest coś, czego ja nigdy nie zapomnę. Sky. Ale nie tylko łzy ten film wyciska, bo wreszcie żarty Jamesa Gunna trafiły do mnie co do jednego. Relacja Petera Quilla, który ma złamane serce i Gamory z alternatywnego uniwersum, jest pełna przezabawnych sytuacji i jasna cholera jest tak życiowa. Wspaniałe jest to, że Peter Quill po prostu musi się pogodzić z tym, że Gamora w tym wydaniu, to znaczy z alternatywnej rzeczywistości, go nie kocha. Że tamta Gamora, którą on kochał i jego kochała, już nie istnieje i nie ma przesłodzonego momentu, w którym Gamora patrzy na niego w pewnym momencie inaczej i mówi, o, wiesz co, chyba dam ci szansę. Nie, po prostu, dude, to nie wyjdzie. Nebula i Drax zostają przedstawieni w zupełnie innej optyce, niż do tego przywykliśmy. I w pierwszej i drugiej części, ale również w Avengersach, Nebula na naszych oczach staje się liderką, a Drax przestaje być tylko chodzącą górą mięśni i comic reliefem, a przypomina sobie i nam też, że kiedyś był ojcem. Bardzo ciekawy i dobrze zagrany jest villain w postaci High Evolutionary. Niestety też bardzo zbędny i niewykorzystany pozostaje Adam Warlock. Wybornie nakręcone sceny akcji, a w szczególności końcówka i ostatnie hurra strażników. Jak zawsze piękne wizualia i jak zawsze doskonały mixtape. I zakończenie, które ucieka wszelkim
schematom i oczekiwaniom, jakie mieliśmy do tego filmu. Wszyscy mówili, na pewno ktoś zginie. I nawet grał naszymi oczekiwaniami James Gunn w trakcie filmu, mówiąc tak, Peter Quill nie przeżyje. Okazuje się, że wszyscy przeżyli, ale jednocześnie czujemy gulę w gardle, bo widzimy, że to jest koniec jakiejś historii. Jasne, początek nowej, ale to jest definitywny koniec. To jest ostatni raz, kiedy widzimy razem tych bohaterów. I oni tańczący do Dog Days Are Over w wykonaniu Florence and the Machine. Run fast for your mother, run fast for your father. Łzy szczęścia. Chyba nigdy wcześniej nie dał nam tego nikt w MCU i nikt, kto robił filmy dla Marvel Studios. Nie dał nam autentycznych łez szczęścia, które były tak zasłużone. James Gunn pożegnał się ze swoimi bohaterami z Marvelem w pięknym stylu, pokazując, jak bardzo zależało mu na nich, na tej historii, jak wielką różnicę robi, gdy reżyser ma wolną rękę, ma kilka filmów na ukształtowanie swojej wizji i autentycznie kocha to, co robi. A teraz miejsce trzecie. Kapitan Ameryka. Zimowy żołnierz. Pierwszy filmowy Kapitan Ameryka mnie nie porwał. To był dobry film, ale nie było w nim dla mnie nic niezwykłego, bo przede wszystkim postać Kapitana Ameryki była nudna. A ten pierwszy film braci Russo w ramach MCU, który otworzył im drogę do nakręcenia najważniejszych filmów w tym uniwersum, zmienił reguły gry. Znaczy, ten film naprawdę pokazał, ile jeszcze można wymyślić w tym uniwersum. I to dość wcześnie, bo to był 2014 rok. Zimowy żołnierz czerpie z serii o Jasonie Bourne, szczególnie jeśli idzie o choreografię scen walki wręcz. Czerpie ze szpiegowsko-technologicznych motywów z serii Metal Gear. Czerpie z klasyki filmowej, takiej jak Ścigany z Harrisonem Fordem, czy Trzy dni Kondora z Robertem Redfordem, który, zaznaczmy, zagrał w Zimowym żołnierzu niejakiego Aleksandra Pierce'a. W ogóle ten film idzie kompletnie pod prąd ówczesnych trendów MCU i tym bardziej współczesnych trendów MCU, to znaczy jest tam bardzo mało CGI. Niemal zero widowiskowych mocy, magii, skali kosmicznej, fantastyki. Za to jest dużo inwigilacji, polityki, operacji specjalnych i forteli. Napięcie w samych dialogach i sposobie nakręcenia tych scen, żeby wymienić tylko kultową scenę w windzie. Steve Rogers wsiada do windy i my wiemy, że on już wie, że będzie napieprzanka. I to, w jaki sposób zostaje to podprowadzone i zrealizowane, kojarzy się zresztą z Mission Impossible. No i trzeba też wspomnieć o samym Buckingham Barnesie, czyli Zimowym żołnierzu. To jest definicja badass. Jego prezentacja i prezencja w tym filmie. Ten moment, gdy staje po raz pierwszy oko w oko ze Steve'em. Pościg, który kończy się na dachu budynku i Bucky, który łapie w locie tarczę Rogersa. No później scena strzelaniny na ulicy i na wiadukcie. Sebastian Stan wykrował jednego z najbardziej podstawowych w założeniach i jednego z najbardziej efektownych z Wally. Zamiast gadać o swoim planie, zamiast chcieć zniszczyć świat, on po prostu milczy i wykonuje swoje zadanie jako zabójca niezwykle efektywnie i efektownie. On po prostu robi. Jego czyny mówią więcej niż cokolwiek miałby do powiedzenia. Film kosztował jakieś 170 milionów dolarów, a przyniósł 750. Był ogromnym sukcesem i czymś po prostu nowym i świeżym w MCU. A braciom Russo otworzył drogę do zrobienia kolejnego filmu z serii. Moim zdaniem jeszcze lepszego, a mianowicie miejsce drugie, Kapitan Ameryka. Civil War. Ten film jest ewenementem, bo to jest z jednej strony takie Avengers 2,5 i to kontynuacja Avengers znacznie lepsza niż część druga Avengers, czyli Age of Ultron. Z drugiej strony to jest jednocześnie sequel samodzielnego filmu o Kapitanie Ameryce i sequel filmu o Iron Manie, którego nie dostaliśmy, bo nigdy nie było Iron Mana 4. Civil War jest najbliższa Iron Mana 4. Steve i Tony są tutaj bohaterami i antagonistami, a dzieli ich stosunek do prawa, które ma regulować działania superbohaterów przez państwa, aby, no powiedzmy sobie szczerze, ograniczyć ich samowolkę. I to jest kapitalne założenie, żeby postawić przeciw sobie, oczywiście zaczerpnięte z komiksów, dwóch najważniejszych bohaterów tego uniwersum, dwóch najważniejszych Avengersów. I szczerze, argumenty nudnego Steve'a pod tytułem państwo i administracja nie można ufać, zawsze jest jakiś deep state i będą chcieli nas kontrolować, hurdur, niespecjalnie do mnie przemawiają. Ale gdyby bohaterowie mający taką moc istnieli naprawdę, to oczywiście, że chcielibyśmy, aby sprawować nad nimi jakąś kontrolę. I temu poświęcony było całe Watchmen Alana Moore'a,
Dlatego bliżej było mi do argumentów Tony'ego Starka. Zresztą spójrzcie na fascynującą drogę, jaką przeszły obydwie te postacie. I Tony'ego Starka i Steve'a Rogersa. Tony Stark zaczyna jako bogaty i ekstrawagancki handlarz bronią. Człowiek, który sprzedaje śmierć, a następnie ktoś, kto za wszelką cenę broni przed armią USA swojej własności intelektualnej, czyli zbroi Iron Mana. A Steve? Steve to jest oddany patriota, wręcz modelowy harcerzyk. Kocha swój kraj, kocha amerykańskie władze. Zrobi dla nich wszystko. W Civil War te role się odwracają. Tony, nauczony wydarzeniami z Sokovii i z Nowego Jorku, stwierdza: my jako superbohaterowie wyrządzamy też szkodę. My narażamy ludność cywilną, niszczymy infrastrukturę. A Steve po wydarzeniach z Zimowego Żołnierza mówi: ja już nie ufam administracji, ja już nie ufam rządowi, bo jest przesiąknięta agentami Hydry. To jest właśnie ten Deep State. Bohaterowie muszą mieć carte blanche według Kapitana Ameryki. Muszą mieć swobodę działania. Nie mogą być ograniczeni regulacjami i biurokracją, która generuje decyzje z opóźnieniem, kiedy jakiś kosmita będzie niszczył połowę miasta. I to jest naprawdę ciekawy, prowokujący do myślenia, chociaż oczywiście zmagdynaldyzowany dylemat filozoficzno-prawno-polityczny, którego, tak jak to w MCU bywa, nie da się rozwiązać samym gadaniem. Ujrzenie tych wszystkich pozostałych bohaterów, Wandy, Buckiego, Visiona, War Machine, Black Widow, Hawkeye'a, Ant-Mana, którzy nie chcą, naprawdę nie chcą, ale muszą wybrać jedną ze stron, jest fascynujące. A następnie walczą ze sobą na lotnisku, wyraźnie powstrzymując ciosy, nie chcąc się nawzajem skrzywdzić. To był jeden z najbardziej epickich, satysfakcjonujących momentów w historii MCU, kiedy bohaterowie stają naprzeciw siebie. You have a metal arm? That is awesome, dude. You have the right to remain silent. Ale więcej, to przecież w tym filmie debiutuje Czarna Pantera i Chadwick Boseman, który, uwaga, przyjmuje poniekąd rolę Zimowego Żołnierza. Jest milczący, jest nieustępliwy i ściga Buckiego za to, co zrobił jako Winter Soldier pod kontrolą Hydry. Zresztą scena pościgu Czarnej Pantery za Buckiem, w której uczestniczy też Steve i która kończy się na ulicy w Berlinie, jest najlepszą sceną akcji w całym filmie. Bije od niej zapach filmów o Bournie. Bracia Russo naprawdę wiedzieli, co robią, i zrobili to na szóstkę. No i oczywiście debiut Spidermana w wykonaniu Toma Hollanda. Rozgadany, nadmiernie rozentuzjazmowany dzieciak, który okazuje się Jokerem w talii Tony'ego Starka i którego relacja z Peterem Parkerem jest tak de facto właśnie kontynuacją filmowego Iron Mana, podobnie jak później w Spider-Man Homecoming. Zakończenie, czyli starcie między Tonym a Buckiem i Steve'em po tym, jak okazuje się, że to właśnie Bucky, będący pod kontrolą Sowietów i Hydry, odpowiada za śmierć rodziców Tony'ego Starka. He's my friend. So was I. To jest naprawdę potężne, piękne i przejmujące, jak widzimy, że zostaje wbity klin między tych dwóch bohaterów i te dwa stronnictwa, który to ta przepaść zostanie zakopana i zasypana do momentu, aż nastąpi coś znacznie większego niż Avengers 2,5. Film kosztował obłędne 250 milionów dolarów, ale przyniósł miliard przychodu. A bracia Russo pokazali, że są w stanie zrobić poważną, dojrzałą historię z wykorzystaniem większej palety bohaterów, których mają do dyspozycji, i aktorów. Żonglując tą masą wątków i postaci, otworzyło im to drogę do miejsce pierwsze Avengers Infinity War i Exequo Avengers Endgame. W skrócie uważam, że te dwa filmy, a tak, chcę je traktować łącznie, dlatego obydwa są na pierwszym miejscu, stanowią absolutne apogeum i kulminację wszystkiego, na co my jako fani zasłużyliśmy i na co zapracowało sobie MCU. Ale to także być może najciekawsze i największe doświadczenie kinowe w historii filmów superbohaterskich. Coś takiego nigdy nie wydarzyło się w kinie. Wiecie co? Zakładam, że może już nigdy się nie wydarzyć. To jest, aby zebrać wszystkich bohaterów i cały ten ciekawy świat, to uniwersum, które budowano przez dekadę, zaserwować nam je w wersji deluxe i all inclusive i co ważniejsze, z najlepszym złolem ze wszystkich filmów, z największą skalą i najwyższą stawką. Ponad wszystko, dając poczucie widzowi, że nie wie, kto przeżyje do końca historii. Czyli dać nam coś, czego zawsze brakuje w tych filmach. Dać nam poczucie, że nie wszyscy dożyją do końca tej historii.
Zacznijmy może od Thanosa. To jest centralny bohater Infinity War i do tego stopnia, że nikogo na ekranie nie widzimy dłużej od niego, a my jako widzowie też poniekąd rozumiemy jego motywację, nawet jeśli jej nie podzielamy. Rozumiemy, czemu chce wprowadzić balans, dlaczego zło, którego chce dokonać, jest w skali kosmicznej, w perspektywie mileniów, złem mniejszym. I pęka nam serce, gdy musi poświęcić swoją przebraną córkę, Gamorę. W jakiś dziwny sposób podziwiamy to, że na samym końcu, odnosząc triumf, po prostu odnajduje spokój. On nie zanosi się potężnym śmiechem, tubalnym, mówiąc I made it. Tylko widzimy, jak spokojnie siada na swoim małym rancho i obserwuje wschód słońca. No i Josh Brolin. Jasne, tona CGI zasłania jego twarz i dorabia mu mocno brodę, ale to, co ten człowiek robi jako szalony fioletowy tytan, pozostaje benchmarkiem dla wszystkich innych w tych filmach. To jest najlepszy villain, który ma rację, który jest ciekawy, który jest zniuansowany, który ma coś do powiedzenia i to nie są banały i klisze. Dalej, wszyscy bohaterowie i relacje między nimi, na które czekaliśmy dekadę. Wreszcie widzimy Stephena Strange'a i Starka, którzy ścigają się na arogancję i przerzucają docinkami. Wreszcie Stark i Spider-Man działają ramię w ramię. Thor trafia w objęcia Strażników Galaktyki, widzimy go jako osobę, która zachowuje ducha walki, chociaż stracił wszystko. Rodziców, siostrę, brata, dom i większość swoich poddanych. Kapitan Ameryka, Czarna Pantera, Bucky w Wakandzie i naprawdę dobrze poprowadzony wątek miłosny relacji Visiona i Wandy. Film ma kapitalną strukturę i tempo, to znaczy zaczyna się od trzęsienia ziemi, w ogóle nie czeka na nas jako widzów. I to dosłownie od trzęsienia ziemi, bo zaczyna się od lądowania obcych i armii Thanosa w Nowym Jorku. I podziwiam, jak ta eskalacja postępuje, ale te ciekawe zmiany tempa pozwalają fajnie zaakcentować relacje między bohaterami. Nie tylko mają po prostu wyciskać z nas tyle potu, ile jeszcze nam zostało i emocji. Dlatego widzimy, jak mądrze przeskakuje się między czterema grupami bohaterów. Jest Tony i Spider-Man w kosmosie, są strażnicy, jest Thor i Rocket Raccoon oraz ekipa kapitana w Wakandzie, a do tego dochodzi jeszcze Thanos. I te grupy stopniowo się łączą oczywiście, jak Tony, Spider-Man i strażnicy, co też jest jeden z najdziwniejszych i najwspanialszych połączeń, na jakie mogliśmy czekać w tym uniwersum. No ale zakończenie, znaczy te potężne sekwencje walki, które odbywają się w dwóch miejscach naraz, na Ziemi i na Tytanie, i w obydwu uczestniczy Thanos. Strażnicy Spidey i Iron Man na Tytanie, gdzie ponoszą godną klęskę w wyniku, no cóż, utraty cierpliwości, zdrowego rozsądku przez Star-Lorda, a Strange oddaje kamień czasu w zamian za ocalenie życia Starka, mówiąc "We're in the endgame now." I rozsypuje się. No i na Ziemi, gdzie Avengersi nie mogą stawić czoła Thanosowi, ale z odsieczą przychodzi zbuffowany Thor z nową bronią, Stormbreaker, i pokonuje Thanosa. Rzuca topór, wbija mu prosto w klatkę piersiową. Łapie go za głowę i mówi: mówiłem, że cię zabiję. Po czym Thanos mówi: you should have gone for the head. Na ostatniej prostej, kiedy myślisz, udało się. No Avengersi znowu to zrobili. Pstryk i zwycięstwo tego złego. Śmierć połowy istnień w galaktyce. Bohaterowie, których kochamy, dosłownie dezintegrują się na naszych oczach. A Thanos wygrywa. Ja nigdy nie byłem świadkiem takiej ciszy w kinie po seansie filmu superbohaterskiego. Nikt, podkreślam, absolutnie nikt nie spodziewał się takiego zakończenia. Nie spodziewał się takiego zblazowania. Tak negatywnego rezultatu, nie wiedząc, co nastąpi potem. I dlatego apetyt na Avengers Endgame, o którym wiedzieliśmy jeszcze mniej, ale byliśmy jeszcze bardziej napaleni, bo stawka była już najwyższa, był tak ekscytujący. Powiem wprost, Endgame podoba mi się jeszcze bardziej niż Infinity War. Z kilku powodów. Przede wszystkim nie robi tego samego, tyle że bardziej, robi inaczej. Jest jednocześnie bardziej posępny, ale jest jednocześnie bardziej lekki. Ma charakter heist movie, gdzie drużyna opracowuje szalony plan i musi go perfekcyjnie wykonać. Wreszcie ma epickie komiksowe zakończenie, wielką operową tragedię i daje nam jak najwięcej bohaterów, na których zbudowano oryginalne Avengers. Bo ten film stoi
na barkach Roberta Downey Jr. Znaczy, można było już uznać, że Robert Downey Jr. odcina po prostu kupony od swojego sukcesu i od tej roli, ale kiedy wreszcie dostał coś ciekawszego do zagrania, to znaczy kogoś, kto jest rozgoryczony, rozżalony, zrezygnowany na początku filmu, bo czuje, że Avengers po prostu zawiedli, a następnie po przeskoku czasowym okazuje się być ojcem. To był moment, kiedy Robert Downey naprawdę mógł rozłożyć skrzydła i wreszcie powiedzieć swoje kultowe I am Iron Man. Podobnie bolesny koniec Czarnej Wdowy, gdzie scena między nią a Hawkeye'em jest lepsza niż cokolwiek, co między nimi dostaliśmy od pierwszych Avengersów. Fantastycznie ukazany jest Thor Lebowski i wreszcie Ant-Man, który ma coś do zrobienia, oraz Hulk w swojej finalnej postaci. Nawet Kapitan Marvel nie drażni tak, jak drażni w swoich solowych filmach. Arcydzieło, które dosłownie sprawiało, że ludzie wstawali ze swoich siedzeń, tak jak na Spider-Man No Way Home, i bili brawo, było czuć to niezwykłe uniesienie. To był seans, na którym ja byłem, to był seans, gdzie oglądaliśmy przez 6 godzin te dwa filmy. Najpierw Infinity War, potem była przerwa i był Endgame. I no naprawdę ja nie mam poczucia, że kiedykolwiek zobaczę więcej takich uniesień w kinie, jak właśnie wtedy, kiedy oglądałem Endgame. Obydwa filmy kosztowały po 400 milionów dolarów, a przyniosły kolejno 2 miliardy Infinity War i 2 miliardy 800 milionów Endgame, który stał się najbardziej dochodowym filmem wszechczasów. Obydwa filmy dały fanom to, na co zasługiwali, i znacznie więcej. Ale wiecie co? Uważam, że Marvel już nigdy nie zrobi czegoś równie wielkiego. Jakby jasne, mamy tuż za rogiem Deadpool i Wolverine, które na pewno będzie świetnym filmem i które będzie miało na każdym kroku wrzucanie postaci, które pojawiły się w innych filmach, które nawet nie należały do Marvel Studios. Będzie jakiś pewnie Blade, będzie Sabretooth z X-Menów. Będzie grało na nostalgii, na miłości do postaci niewidzianych w kinie od dekad, ale gdzie można pójść dalej od tego? Znaczy, gdzie można pójść wyżej? Kończą się chyba pomysły, bo Avengers Secret Wars to pewnie będzie trzech Spider-Manów, których znamy. Będzie dwóch różnych Wolverine'ów, może dwóch różnych Thorów. Thor i Loki się wreszcie spotkają, no ludzie będą tracili głowę, ale jak już się osiągnie ten poziom, to tego się już nie da przebić. Znaczy, jedyne, czym można by to przebić, to chyba połączyć Marvela z DC i sprawić, że Spider-Man spotka Batmana. Dlatego obawiam się, że te filmy już nie wywołają takiego entuzjazmu i nie uda się złapać tego pioruna w butelce, jak udało się w przypadku Infinity War i Endgame. Zresztą mówiłem o tym w swoim opracowaniu, w swoim dużym eseju o tym, dlaczego Marvel zaczyna zawodzić i dlaczego będzie mu coraz ciężej. Polecam wam ten materiał, znajdziecie w opisie pod filmem. W każdym razie, czekam na Deadpool i Wolverine, jestem napalony na te dwa filmy, właśnie wjechały dwie nowe emotki na kanał, które możecie wykorzystać, wspierając ten kanał, właśnie Deadpoola i Wolverina. Zresztą jak wspieracie kanał, to właśnie dla was też powstał ten wspomniany drugi odcinek, w którym mówię o 5 takich sobie produkcjach Marvela i 5, które są, uważam, naprawdę słabe. Posłuchajcie, możecie być zainteresowani. Czekam na wasze komentarze, na pewno będą interesujące i porozmawiajmy jeszcze o filmach Marvela. To znaczy, robię teraz live'a, zapraszam was na niego, teraz się wyświetli, możecie w niego kliknąć, dołączyć, podyskutować razem ze mną i między sobą o najlepszych i najgorszych filmach Marvela. A jeżeli macie ochotę, możecie też wesprzeć bez schematu i tu gdzieś pojawi się zakładka z Patronite'em. Wspierając na Patronite'cie, możecie zgarnąć karteczkę z Deadpoolem i Wolverine'em. Avengers!